Hello, and welcome back to The Witcher 2. Medallion. Warren Axie? Like hell, if I can remember where the plot was. Okay, let's try again. By one. Hopefully the tree is gonna die. Okay, you are my enemy. Okay, I don't think this is any useful. Where? Okay. Maybe we shouldn't be here just yet. Starzy znajomi. Łezka się w oku kręci, co? Poszukajmy śladów Kairana i wynośmy się stąd. Oh, their body's disappeared. Poczekaj chwilę. Co jest? Hi. Proste zaklęcie diagnostyczne powinno przynieść odpowiedzi na parę pytań. Okej. On jest chory, Geralt. Ten potwór umiera. Ile czasu mu zostało? Kilka lat, może kilkanaście. Chyba żartujesz. Co mu jest? Każda informacja może się przydać. Zaklęcie diagnostyczne wykazało, że część komórek w jego organizmie uległa mutacji. A skąd wniosek, że umiera? Ja też jestem mutantem. Komórki z wydzieliny, którą badałam, mają podobny charakter do komórek rakowych. Są pod pewnymi względami sprawniejsze od reszty, ale wymykają się spod kontroli organizmu. Powstaje czerwona tkanka. Wygląda bardzo nieprzyjemnie. Biedactwo. Chcesz usłyszeć, co tak naprawdę wyróżnia mutantów? Yeah, sure. Jasne. Zmiany, które zaszły w twoim organizmie, wymagają tysięcy lat przystosowań. Przystosowania są wynikiem błędów w genach, czyli mutacji, które powodują, że organizmy stają się sprawniejsze. Jeśli mutacje dokonują się na przestrzeni wielu lat, dumnie mówimy o doborze naturalnym i ewolucji. Jeśli zachodzą w krótkim czasie, w jednym organizmie, mamy do czynienia z mutacją. Fascynujące. Co jeszcze? Jest jadowity. Bardzo jadowity. Jakiś antidotum? Eliksir z cieniokostu powinien zneutralizować toksynę. Znam to ziele, ale nie wiem, gdzie go szukać. Bez ochrony eliksiru trudno będzie zabić Kairana. Pójdę porozmawiać z Cedriciem. Proszę, oto receptura eliksiru. Pora zająć się własnymi problemami. Dasz sobie radę sam? Mhm. Do zobaczenia. Like, I have any other option. Mongoose. Okay. Is there actually a viable way we can go? We cannot swim. Okay, did not expect that. We cannot swim. And we have something interesting here. Yes, we do. Key of the Petrosilus Captain. That's some ones. So I'm in the boat, right? Boat? In the one I just... What do you call this? The boat. There's one boat here. That's not it. There's another here. The medallion won't always work. Is it amazing? Okay, let's check it out. Mystic River. In the Monster's Lair.
girl spotted the wreck of a large riverboat. Within it shattered who lay a corpse which, as it turned out, was that of the boat's captain. On the corpse, girl found a key. Picking up, he instinctively looked around for the lock. It may open, so it was over there. Okay, it's a big boat. I thought we will be blocked from coming here, but let's see. Captain's log of the Petra Celia. The expedition to Loch Muin has proven a success that will doubtlessly please both King Foltest, who so generously backed our expedition, as well as the university. Oswin seems exceptionally pleased. I have never before seen a sorcerer jumping for joy. Oswin tried to get the crew to mutiny, offering them the valuables we had discovered in order to keep the artifacts for himself. Fortunately, Foltest's marines remained loyal. Passing Vergen, there was a battle in which we sank the Daradin. We had to flee, though, continually attacked by the harpy summoned by Oswin's spell. Oswin's spell still has the power to attract monsters, even though the sorcerer now lies at the bottom of the river. The soldier bravely repelled the monstrosities that harass us. I'm almost finished with my report for Oxenfurt, which sums up the results of our research and marks the location of the Daradin's resting place. We're almost home. Sealed copy of the personal diary of the Petrosilis Capitan. An exact copy of the personal diary. An elegant note on the cover states, deliver via the Royal Mail directly to His Magnificence, the Chancellor of the University of Oxford. To we flot sam korzysta z królewskiej poczty. Mógłbym to podrzucić. Oh. You really would be so kind to do that? Really? Okay. Now it goes down. The Ostmark yourself. Ostmark, what was that? Oh. Yeah. That's that. We need to cure the alcoholism of the alcoholic troll. So maybe we can talk to the alchemist merchant. Maybe she has some antidote that we can give the troll, saying it's a booze. I mean, if the alchemist will be willing to talk with us after how I treated him. Oh, bandits don't respawn? That's so nice! I'm glad that once we killed something, although it's a shame that their fires didn't go out, but you can have everything you want. And I wish, where are we? Wait, oh, there we are. And I wish we knew where the north is, based on the compass. Okay, this way. So, hi. Cedric said, alright. I need this one. This should show me where Cedric is. No, Cedric. It's not the guy I wanted. Zachować czujność. We might as well talk to him. Since we're already here.
Hi. Where can I find some ostmurk? Potrzebuję cieniokostu. To mech. Rzadki gatunek rośnie pod ziemią. Na południu w głębi lasu są jaskinie. Jeśli rośnie w okolicy, to właśnie tam. Okay, south. Did you put this here? Well, thank you. So kind, Vane. Also, I came to my attention that there is a release date for Skyblivion nearing. I must say I was interested. I always wanted to play Oblivion, but it was just a bit. Macie tu trolla? Ano, w lesie nad rzeką trollu. A, z tych pożytecznych. Więcej dobrego robi niż Lore. Okej. Okay. Nasta. Dzięki za wskazówki. Bądź zdrów. Okej, okay. So he won't tell us anything new. So yeah, I think we need to Bogowie, pay a visit to the alchemist shop. And the Royal Mail. So those two things we should be able to get done in the city. Can somebody get rid of those buddies, please? Hi. Witam w moim skromnym sklepie. Czym handlujesz? Głównie do medytacji. Yeah, I know. Something from alchemy. No potions either. I see crafting diagram. Brock. Resistance. I really like that it's scrying. Potions significantly increases chance of causing critical effects while there's more resistances. Significantly increases vigor. Potion increases intensity. Increases all resistance while there's a chance of causing critical effect. Oil increases damage dealt. Okay. And how much? I have 169. Nice. Maybe I can sell you something? Junk. Okay, I sold junk. Okay. Nice junk. You just space. Great. I'm fairly sure gonna make some use out of this rope ladder. Okay. Oh, there's. Wszystko w porządku? Yeah, all's good. Oh, something new? No. Flot sam ma wojsko, nie potrzebuje wiedźmina. Maybe bartender will know something. We'll keep. Dawaj, już prawie go masz! Jak ci się mieszka z żołnierzami Rosza? O, wybornie. Znam już chyba wszystkie fekalne żarty świata. Dowiedziałam się, że można wybekać oficjalny tytuł cesarza Nilfgaardu bez wspomagania się piwem. Oraz, że Krótki ma 16 dzieci. Wszystkie noszą imiona od temerskich dywizji piechoty. A jego przydomek nie pochodzi od przyrodzenia. No ale miło, że się o mnie troszczysz. Widzę, że humor dopisuje. Tak naprawdę to nawet ich lubię. To dobrze, ludzie. Jeden nawet mi się oświadczył. Który się ośmielił? Tajemnica. Myślałem, że chłopcy Rosza mają do mnie chociaż odrobinę szacunku. And it seems that my memory is coming back. Przypomniałem sobie pogrom w Rivii. Wściekły tłum mordujący nieludzi i młodego chłopaka z widłami. Pamiętasz coś jeszcze? Śmierć. Lub stan bardzo jej bliski. Nie jestem pewien. Czułem, jak uchodzi ze mnie życie. Aha. Byłam tam. Chwilę później. Za późno. Nie smuć się, czarodziejko. To tylko wspomnienia. Mamy na głowie większe problemy. Coś mi mówi, że jeśli odzyskam pamięć, znajdę odpowiedzi na wiele pytań. Okay, so you help me with that matter. Either hell, dobrze cię widzieć, Zoltan. Właściwie co tutaj robisz? Długo by opowiadać.
Zasrane to życie. 6 lat tyrasz jak wół, słuchasz bzdzin starego Breckenridge'a. Klejnoty kupujesz. Zerwała zaręczyny. A ja dureń gawota się uczyłem. Ale chuj tam, było, minęło. Czniacie udorę, młotownię w Nowigradzie i wszystkich Breckenridge'ów świata. Wracam do handlu. No, nice. Did somebody give you a job? Co robisz na tym zadupiu? Znaczy, teraz? Szlifuję kamienie dla Shilly de Tancarvin. Precyzyjna robota, ale dobrze płatna. Biżuteria? A gdzie tam? Czarodziejka konstruuje jakieś magiczne ustrojstwo. Całe dnie wpatruje się w to jak sroka w gnat, ale chyba bez rezultatów. Raz tak się rozzłościła, że cisnęła wazonem o ścianę. Temperamencik w tych czarodziejkach, mówię ci, nie byle jaki. Jest tu jakiś dobry płatnerz albo kowal? Jest, mała kuźnia przy murze. Dość prymitywna. Narzędzia pamiętają chyba koniunkcję sfer, ale do naprawy broni wystarczy. Możesz też ulepszyć miecz jakimś znakiem runicznym, czy kazać ozdobić zbroję. Tylko żebyś nie wyglądał potem jak jaskier na otwarciu nowego burdelu. Rozejrzyj się też wśród handlarzy, może Loredo nie rozkradł jeszcze wszystkiego. Did you manage to stay in shape, Zoltan? Jak tam twoje mięśnie, Zoltan? Twarde jak bycze jaja! Siłowanie to krasnoludzka specjalność, no! Musimy się kiedyś spróbować. Choćby i teraz! Okej. Okay. No to pokaż te bycze jaja. Keep the indicator in the yellow field if the yellow field watches left. Okay, I'm great. You showed me how to do that. But apparently I'm doing it by me. Masz łapsko jak i madło. Łatwo nie było. Jak kiedy spotkasz moich starych kompanów, Jarpena czy Sheldona. Musisz się z nimi spróbować. Zdziwią cię. Okej, okay, Dandelion. My memory's coming back. Mam przebłyski pamięci, Jaskier. I coś sobie przypomniał. Własną śmierć. Twoją śmierć widziałem na własne oczy. O czym ci opowiadałem nieraz. Yennefer poświęciła swoje życie, żeby cię uratować. Myślałem, że przypomniałeś sobie, co było potem. No, jak to się stało, że jesteś tu teraz? Ja cię słyszę, widzę, ty oddychasz. Żyjesz, chłopie. Żyję, a jeszcze wszystkiego nie pamiętam. So, Master Spy, politics. Care to give me your assessment? Co tam szpiegu w polityce? O czym śpiewają ostatnio poeci? Edirn ma kłopoty. Henselt stoi z wielką armią nad Pontarem. Lada dzień zaatakuje. Dawno nie było wojny. Lubi bawić się żołnierzykami jak wszyscy mali chłopcy. Jednak Kedwen nie pójdzie tak łatwo. Granic pilnuje tam Saskia Smokobójczyni. Co to za jedna? Jakaś najemniczka? Chłopka! Samozwańczy generał czegoś w rodzaju ochotniczej armii Edirn. Co za czasy. Kobiety chwytają za miecze, bardowie parają się polityką. Have you learned anything about the assassinations? Potrzebuję informacji. Czegoś, co naprowadziłoby mnie na trop królobójców. Znam tylko plotki krążące od śmierci Demavenda. Ludzie oskarżają niemal każdego. Elfy, Nilfgaard, Rivów. Niech zgadnę, zamieszani są w to też zelikańscy alchemicy i niziołki. Śmiała teoria, ale Motłoch wymyśla jeszcze ciekawsze. Wiesz co? Tak naprawdę najbardziej niepokojącym skutkiem tych zamachów jest zamęt powstały w ludzkich głowach. Co dokładnie masz na myśli? Chaos. Ludzie nie wiedzą, co myśleć. Nie wiedzą, kto jest dobry, a kto zły. A czasy są nielekkie. Kto wie, co z tego wyniknie. What did you put in that report you gave for us? Złożyłeś Vernonowi raport o Flotsam. Zauważyłeś coś niezwykłego? W Zamtuzie mają wspaniałe dziewczyny. Polecam. Jedna z nich. Jaskier, wiesz, o co mi chodzi. Osada jak inne. Port, karczma, cuchnąca mułem rzeka. No, tyle zobaczy zwykły człowiek. My, poeci, patrzymy też w ludzkie dusze. Nie jest dobrze. Byłem świadkiem kradzieży w majestacie prawa. Strażnicy śmiali się, konfiskując towary. Mówili, że wreszcie zaprowadzą porządek. Widziałem, jak pijane bandziory biły elfkę, a nikt nie zareagował.
Wiem, wiem, tak jest wszędzie. Ale tutaj już nawet nie chodzi o nienawiść czy szukanie winnych. Ludźmi powoduje chłodna kalkulacja. Szukają pretekstu, by się wzbogacić. Talk. I can tell you. Widzę, że chcesz pogadać. O co chodzi? Opowiadaj, jak było z Foltestem. I was afraid. Chcesz znać wersję, która nie dotarła jeszcze do Flotsam? Król zginął w tajemniczych okolicznościach, a nad jego ciałem przyłapano wiedźmina z zakrwawionym mieczem. Mnie. Zabiłeś go? Cokolwiek powiesz, zostanie między nami. Ktoś mnie wrabia. Zabójca uciekł. I co zrobisz? Będziesz biegał i uderzał na oślep, licząc, że winny sam wejdzie pod ostrze? Nie muszę. Winny jest w lesie z Skretel. Znajdziemy się. Geralt, błagam, nie rób nic głupiego. Nie wychylaj się. Jak Loredo się dowie, że podejrzewają cię o zamach... Okay, I think that's all for now. Barkeep! Okay, you look different. Hi! Let's trade, maybe you have some antidote. Or not. All you have is Jack. Shame. It's both on me. Rosh is not here. Wait, okay? Wyglądasz na silnego! Zmierzymy się? Okej. Sure. Okej, 12 it is. Come on. I'm not moving my mouse that fast. Mocnyś dla mnie! Masz tu twoją wygraną! Spróbuj się z żelastym Janosem! Ze mną nie pójdzie ci tak łatwo! Why you have ears, but okay, never mind. Probably elven ears. Need this. So if I'm doing well, it will. The slider will move to the right. Mocnyś! Masz swoje pieniądze! Spróbuj się z grubym Maćkiem! Hej, who's that? You? Mocny z ciebie chłop, ale i ze mnie nie ułomek. Spróbujemy się? Here. 15 is fine. Wielkie jaja Vejopatisa! Masz krzepę! Twoja nagroda. Jest jeszcze jeden. Jak dotąd, nikt z nim nie wygrał. Kto? Bartosz Szkuta. Znajdziesz go w wiosce. Okej, okay, in the village. Istny huragan! Oh, the why some of the NPCs are marked with green dots. Maybe it will be better if I don't steal anything. No. If I find something interesting like a note, maybe, but I think it's better not to steal anything from them. Why? No. Is prohibition effect? Because I didn't see it. Jedźmin wszedł. Matulu, udawaj, że nie widzisz. Nie patrz mu w oczy. Nigdy, przenigdy nie próg. I would like to access storage? Oh, my storage, okay. Let's see, what do you have? Same stuff that the guy upstairs. Tylko bez żadnych awantur. Ma być spokój, jasne? Jak słońce. Będę cię miała na oku. Okej. Okay. Do you have anything else? Nope. W mordę go bi! Ooh. Co się dzieje? Zawody, brachu!
port zamknięty, to i nuda, aż w życi strzyka. Dołączycie? Jakie są zasady? Zawodnicy wpłacają dole, wygrany ją zgarnia. Zasady walki. Robisz wszystko, żeby drugi nie wstał. Dosyć skomplikowane. To co? Walczysz, brachu? Okej. Tak. Świeżak, jak i ty, brachu. Dobry na początek. Wykładaj pieniądze. To jak? Okej, sure, let's do this, but... Jestem gotów. Panowie bracia! Zapraszam do tańca! Kurwa, poczekaj, ja się odsłoni! Real money here. The... Okej. So, it's quick time events. Zapierdol mu skopa! O, nie chciałbym być twoim wrogiem. Bijemy się dalej, bracie? Sure. Powiedz tylko z kim. Najzdub, zwany Tylcem. Dziwnie go nazywają. Wszystko robi na odwrót. Sypia w dzień. Najpierw chla, potem dopiero je. A babom do chędożenia każe się ubierać. Najzdub. Pokaż oreny. To jak? And this time I think... Jestem gotów. Panowie bracia! Zapraszam do tańca! Kurwa, poczekaj, aż się odsłoni! Since now I know what to do. You can be... That's easy. That's really easy. Ej, mistrzu! Co tam? Od razu widzę, żeś zawodnik na porządne walki, a nie na wypijaną hołotę. A oko mam dobre, wierzaj mi. Nie znam cię. Mówią na mnie Ziggy Król, bo płacę po królewsku. Wieczorem będę na ciebie czekał pod karczmą. Jeśli chcesz zasmakować sławy i prawdziwych pieniędzy, zagadaj do mnie. Zaprowadzę cię w odpowiednie miejsce. Toż to po kurwa Ezja! Bijemy się dalej, bracie? Okay, powiedz tylko z kim. O, wiedziałem, że traficie na siebie. Kto to jest? Mały Dota. Skurwiel żremiut prosto z ula, chleje za czterech, a są tacy, co widzieli, jak pełne wiadro na kutach je wieszał. Lepiej przyszykuj duży mieszek. To jak? How big? Oh, okay, it's not bad. Jestem gotów. Panowie bracia! Zapraszam do tańca! I wonder if he will just keep giving us more guys to fight with, or... Limit amount of them. Ooh, ow, that's getting brutal. O, nie chciałbym być twoim. Gratuluję! Obiłeś mordy największym zabijakom! Gratuluję! Turniej za... Kurwa, poczekaj, aż się odsłoni! So that's... Niech mnie trolle biją. Nice. Oh, this shop, this tournament, this shop, that's... You! Odmieniec! Never mind that. And what do we have here? No, thank you. No. Clothes, arms, no. That's interesting. Okay, so we can go out now and look for that royal mail. Which is supposed to be somewhere here. Stick River. Show it to me, right? Of course you won't. My job's for the Royal Mail. The answer was simple. Thank you. I don't remember it.
And this guy. Royal mail, royal mail. Szczęść Boże! Wiedźmin Geralt, zwany Białym Wilkiem? Łatwo mnie pomylić z miejscowymi, to fakt. Talar uprzedzał, że będziesz złośliwy. Talar cię przysyła? Ano, załatwiam tu interesy, więc dotąd prosił, aż wyprosił. Mam wiadomość i przesyłkę. Message, please. Mówiłeś, że masz wiadomość od Talara. Wiernie cytując, słuchaj się, kurwa, we wszystkim Rosza, bo to patriota, chociaż chuj. Sępy już krążą nad trupem Foltesta, ale radzę sobie. Dorwij skurwieli, nie daj się. Postscriptum, ale w zamku to zjebałeś. And the package. Dawaj tę przesyłkę. A proszę, kamień z serca. Nie byłbym dobrym agentem. Tyle nerwów i język jak kloaka. Powodzenia, ja wracam do moich spraw. What? Okay. Pozdrów Talara. Pozdrowie. I did not expect that to happen. What did you give us? Dragon's Dream. A bump. Okay. Mail. No, ładne porządki tu panują. Krasnolud Kowal odbiera chleb uczciwym rzemieślnikom, elfy szwędzają się. Wiedźmin idzie. Myślisz, że się zgodzi? No nie wiem. Mamy od tak strzyk. Wait. Byłby do tego idealny. Didn't I talk with you? Witamy, można na słówko? Otóż opracowaliśmy z kolegą pewną substancję alchemiczną. Widząc yes? Wiedźmina, zaczęliśmy się zastanawiać. Za rok, dwa, jeśli będziesz... Yes? Chodzi o... Wchodzisz w to? Amen. Czemu nie? Świetnie. Znakomicie. Gdybyś jeszcze zechciał prowadzić... No nie... Okay. Nalegam na zmianę. Mam w dupie tek! Do mafii nie wstąpię! A broń robię lepszą, więc cen nie zmienię! Szkoda. Radzę przemyśleć stanowisko. Cech chroni, pomaga, a wypadki przecież się zdarzają. Pożar w kuźni to częsta rzecz, a ze złamaną ręką dobrą broń trudno wykuć. Co? Grozisz okay, mi gnoju? Okej, I'll give it a second. Yeah, I'll get back here later. Hopefully he will be fine. Let's picture. Here's something blue. Zachowuj się, Wiedźminie. You? O nie, ja z odmieńcami nie gadam. Zaczekaj. Precz, bo straż wezwę. Milcz, kobieto. No zamieszaj chociaż! Zadbał. Ja nie mieszam. Ja zmagam się z tworzywem. Nie obraź się, ale nie chcę, żebyś przepłoszył mi klientów. Jestem Wiedźminem! Okay, so I think that's gonna be it for now. Well, I'm still looking for the royal mailbox. So for now, thank you very much. Stay alive and see you soon. Bye!